Mówisz hybryda, myślisz Prius. W takim stwierdzeniu nie ma wiele przesady, bo japoński pojazd był pierwszym autem hybrydowym, jakie trafiło do seryjnej produkcji. Tak, to właśnie Toyota Prius jest pierwszym na świecie seryjnie produkowanym samochodem z napędem hybrydowym. Debiut w 1997 roku. W czasie, kiedy inni producenci wprowadzają dopiero swoje pierwsze projekty hybrydowe, Toyota sprzeda już trzecią generację Priusa, do którego w 2012 roku dołączą kolejne wersje nadwoziowe modelu. Do dziś na całym świecie sprzedano ponad 2 miliony Priusów. W Japonii hybrydowa Toyota była najlepiej sprzedającym się samochodem na rynku przez 20 kolejnych miesięcy, w okresie maj 2009 – grudzień 2010, bijąc tym samym roczny rekord sprzedaży jakiegokolwiek modelu w historii rynku motoryzacyjnego w Japonii. Poprzedni rekord należał do Corolli, której w 1990 roku sprzedano 300 tysięcy sztuk. Sprzedaż Priusa w 2010 roku wyniosła niemal 316 tysięcy sztuk. Prius od początku istnienia wyprzedzał swoje czasy, wyraźnie redukując spalanie i emisję nie tylko dwutlenku węgla, ale także innych szkodliwych substancji, jakimi są np. tlenki azotu. A dodatkowo w trybie elektrycznym nie generuje żadnej emisji ani zużycia paliwa. Po 14 latach obecności Priusa na rynku, technologia hybrydowa jest postrzegana już nie jako ciekawostka ekologiczna, ale masowa i pełnoprawna alternatywa dla silników spalinowych. O równie dobrych osiągach i wyraźnie niższym spalaniu i emisji szkodliwych substancji. Toyota konsekwentnie rozwija nowe projekty hybrydowe, dlatego też rodzina Priusa powiększa się o nowe rodzaje napędów. W 2012 roku do salonów trafi Prius Plug-in, który umożliwia ładowanie baterii pojazdu z domowego gniazdka elektrycznego. Cały proces ładowania zajmuje jedynie 1,5 godziny, co pozwala na przejechanie wyłącznie na silniku elektrycznym dystansu 20 km przy prędkości do 100 km na godzinę. Nam jednak tą prędkość udało się nieco przekroczyć. Na tym dystansie samochód nie zużywa paliwa ani nie emituje szkodliwych substancji do atmosfery. Po wykorzystaniu energii zgromadzonej w bateriach samochód automatycznie przechodzi w tryb hybrydowy, utrzymując rewelacyjne wyniki spalania i emisji znane z dotychczasowych wersji Priusa. Czy to auto przyszłości? Chyba tak, bowiem zastosowane w tym modelu rozwiązanie pozwala typowemu kierowcy na niemal bezkosztową codzienną eksploatację samochodu. Według badań producenta zdecydowana większość mieszkańców miast porusza się na dystansie nieprzekraczającym 20 km. Jednak dla nas najważniejsze jest to, że w odróżnieniu od typowych aut elektrycznych, Prius Plug-in nie ma ograniczeń zasięgu, ponieważ po wykorzystaniu energii zmagazynowanej w baterii, samochód przełącza się automatycznie w tryb napędu hybrydowego. Możliwość doładowywania baterii z gniazdka oraz wydłużenie do 20 km zasięgu tylko na silniku elektrycznym skutkuje jeszcze lepszymi wynikami spalania niż w tradycyjnym Priusie. Jak to jeździ? Myślałem, że będzie gorzej, ale już pierwsze kilometry przekonały mnie do hybrydowej Toyoty. To auto wymaga odmiennego stylu jazdy, jeśli bowiem zależy nam na jak najniższym zużyciu paliwa, musimy delikatnie przyspieszać oraz jechać w bardzo przemyślany sposób, bez zrywów oraz zbędnego hamowania. Toyota wydaje się stworzone do takiego stylu prowadzenia, gdy kierowca tylko muska stopą pedału gazu, pracę rozpoczyna silnik elektryczny. Wystarczy mocniej wcisnąć gaz, by jednostka spalinowa przejęła na siebie ciężar rozpędzania pojazdu. Kiedy Toyota osiągnie prędkość autostradową, dźwięk napędu ustępuje pola hałasowi toczących się opon i wyraźnemu szumowi wiatru opływającego karoserię. W mieście, gdy Japończyk porusza się dzięki prądowi zmagazynowanemu w akumulatorach, szczególną uwagę musimy zwracać na pieszych, bowiem ci nieprzyzwyczajeni do bezgłośnego auta potrafią znienacka pojawić się przed maską. Prius potrafi być tak cichy, że piesi mogą mieć kłopoty z usłyszeniem wolno toczącej się Toyoty. Warto o tym pamiętać i prowadzić z uwagą. Ogromny atut japońskiej hybrydy stanowi jednak nie tylko napęd elektryczny, lecz także możliwość odzyskiwania energii podczas hamowania i magazynowania jej w akumulatorach. Jeśli auto jest eksploatowane wyłącznie w mieście, wystarcza mu zaledwie 4-4,5 litra benzyny na 100 km. Nie przekonują mnie do hybrydy zapewnienia, że będę mógł nimi wjeżdżać do centrum. Nie wierzę też, by to motoryzacja odpowiadała za efekt cieplarniany, ale auto, które spala dwa razy mniej niż pojazdy sprzed kilkunastu lat, budzi we mnie szczery podziw. Nowa Toyota Prius Plug-in nie jest w żadnej mierze pojazdem eksperymentalnym czy też przeznaczonym dla wielbicieli nietypowych rozwiązań. To pełnowartościowy pod względem użytkowym samochód, który w dodatku daje wiele przyjemności z jazdy. Droższy wprawdzie od konwencjonalnych rywali, ale za to spalający znacznie mniej.